wspaniały finał kariery Adama Małysza. Nadal żywo w pamięci mamy wczorajszy konkurs lotu w Planicy. Życie napisało scenariusz marzenie. Nam pozostaje raz jeszcze podziękować za wszystkie wspaniałe dni, które przeżyliśmy za sprawą sukcesów naszego mistrza. To były naprawdę piękne chwile, bo to były medale wywalczone. Ach, gdyby tak móc zatrzymać czas, albo inaczej, żeby te chwile mogły trwać i trwać. Adam, kochamy cię! Zakochać się w nim nie było trudno, bo zwykle kochamy niepozornych bohaterów, a w tym małym rycerzu była pewna prostota. On się nie wywyższał, on potrafił mówić to, co mu ślina na język przyniosła. Jak Simon patrzył, że zapinam zapięcia i pyta się tam na górze, co to robię, ja mówię, że sprawdzam, czy wszystko ok, bo dopiero pierwszy skok idę na tych nartach, a on mówi, jesteś skurczybek. Jakbyś ty, Adam, to są pierwsze zawody, zdobył medal, to może się puszka Pandory otworzy i później tych medali nazbieramy tutaj. Prosty chłopak z Wisły, nie filozofował i to się w nim podobało. Takimi gafami zdobywał sympatię, a językoznawcy niech się martwią. Nie trzeba czytać Alchemika, żeby wiedzieć, że kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu. On to wiedział. Jeśli się chce, jeśli się wierzy w to wszystko, to da się to zrobić. To, co było, było piękne, a to, co będzie, będzie trudne. I dla niego... Będzie na pewno trudno przejść w inne życie jakby, ale dam rady. I dla nas. Ale on przynajmniej od teraz będzie mógł jeść dosyta. A nasz niedzielny schabowy już nigdy nie będzie smakował tak samo. To były dni, niezapomniane dni. Adamie, dziękujemy raz jeszcze. Podziękowania także dla Państwa, widzów Jedynki. Nasza transmisja ostatniego konkursu sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich zgromadziła przed telewizorami ogromną widownię. Niedzielne zawody w Planicy i ostatni skok Orła z Wisły w jego profesjonalnej karierze obejrzało ponad 6 200 000 widzów, czyli prawie 56% tych, którzy w tym czasie oglądali telewizję. Czy podobnie będzie podczas konkursu skoków do celu?